kolejną trasę, która zaczyna się z Polski. I cyk na A4 w stronę. A co gorsza, jeszcze w takim miejscu, jakby mi to strzeliło. Tutaj, słuchajcie, pojadę sobie zatankuję i może jak się uda, to jeszcze mylnie ogarnę. Pauza to już prawie przeszłość. Koszt takiego parkingu to 15 euro i dwa takie rogale. Zobaczcie, obok mnie stoi naczepa, która tutaj z tego parkingu jest normalnie wyjście. Można sobie wyjść na spacer, ale nie lubię takich wyjazdów. Została mi godzina jazdy 45. Wykręcona, dzisiaj jest pośpiech totalny, także melduję się pod rampą. Słuchajcie, właśnie zaparkowałem pod... Dla przykładu podam tą firmę, która jest przede mną. Wyobraźcie sobie, że w międzyczasie przyjechała druga ciężarówka i stanęła też obok i zablokowała całkowicie ruch, bo on ma w dupie. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu. W kolejnym vlogu, w kolejnej trasie, słuchajcie, zaczynam kolejną trasę. Kolejną trasę, która zaczyna się z Polski do Francji, do Paryża, na giełdę. Wy paryżańską giełdę już powinniście dobrze znać z moich poprzednich filmów i możecie się domyśleć, że nie jestem zadowolony z tego, że tam jadę, no ale jednak jadę. Nie nagrałem, słuchajcie, dla was załadunku, a stwierdziłem, że tego może vloga też nie będzie. Myślałem, że tego vloga nie będę nagrywał. Myślałem, że w ogóle nagram dopiero jak już rozładuję tą Francję, ten Paryż i dopiero jak gdzieś dalej pojadę, to będę dalej nagrywał tą trasę, a wyjazd z Polski sobie daruję. Ale siedząc sobie, słuchajcie, na pauzie przed Zgorzelcem, pomyślałem, że może warto by było coś tam dla was nagrać. A więc nagrywam. Pauza się skończyła i startujemy. Mam 139 km do Zgorzelca na tankowanie. 4,18 jeszcze jazdy na dzisiaj. Dzień dzisiaj się zaczął dosyć wcześnie. Załadunek. Dojazd do załadunku też był dosyć spory i skomplikowany. Czy nie tyle co skomplikowany, ale wiecie, drogami landowymi to więcej się czasu traci jazdy na takie akcje. Tutaj citroneksik w porządku. Mi się wydaje, że w porządku. Mały parking. Tutaj zaraz jak się wyjedzie jest McDonald's i jest Lidl. I tutaj w środku też sklep dobrze wyposażony, także jak najbardziej na plus. Jest też restauracja. No i tutaj druga restauracja, właśnie McDonald's. Także jest z czym wybierać. Tutaj jak ktoś chce, to może sobie do Lidla wyskoczyć na zakupki. A tu parking. Pojedź autostradą. I cyk na A4 w stronę Zgorzelca. Ostatnia trasa, jak widzieliście, była wyjazdowa do Włoch, do Szwecji, przez Anglię. No tak, pojechaliśmy właśnie do Włoch, później z Włoch na Anglię i z Anglii do Szwecji. Trasa naprawdę, no i później oczywiście do Polski. Także trasa naprawdę taka obfita w kilometry, no i obfita we wrażenia, no bo trochę tego materiału, że tak powiem, zostało nagrane. Nawet jeden vlog musiałem podzielić na dwa, żebyście mieli, że tak powiem, komfort oglądania, bo tak to ten vlog wyszedłby naprawdę bardzo, bardzo długi. Staram się nagrywać krótsze vlogi, bo tam pisaliście mi, większość pisała, że takie vlogi do pół godziny to są naprawdę spoko, dłuższe już niekoniecznie. Także no słuchajcie, będę się starał, żeby te vlogi gdzieś tam oscylowały w tym czasie pół godziny plus minus parę minut, żeby tam was może bardzo nie zanudzić czy coś takiego. Wiem, że są ludzie, którzy dzielą sobie te odcinki po prostu na dwa. Jeśli mają po prostu mało czasu dzisiaj obejrzeć, to sobie tam obejrzą pół i jutro drugie pół. I wtedy akurat mają na trzeci dzień kolejnego całego vloga i też mogą go podzielić na dwa. Te odcinki tak się właśnie pojawiają, że ten komfort właśnie w ten sposób można sobie gdzieś tam zorganizować albo przełożyć na piątkowo-sobotni wieczór, no bo to takie dwa dni bez odcinka jak na razie. Także gdzieś tam można sobie to spokojnie zorganizować. No tak wychodzi, powiem wam, że bardzo rzadko kontroluję to, jaki ten odcinek wychodzi, jak długi. Staram się, żeby on naprawdę nie wyszedł długi. No ale wiecie, no wychodzi jak chodzi. Wiecie co, powiem wam tak. To już jest turyś, któraś naczepa z wystrzelonym kołem. No nie wiem, dosłownie nie, z piąta, szósta. Co tu się dzieje? Piąta, szósta naczepa, naprawdę. I strzał z opony. I to wszystko od tamtej strony. Niesamowite. Co to się dzisiaj dzieje tutaj na tej czwórce?
to na samej czwórce, gdzie ja zjechałem z ósemki, to na czwórkę i na samej czwórce tyle ludzi się wysypało. Kurde. Niesamowite, niesamowite. Z tymi oponami to jest tak, że w większości przypadków to one strzelają od niekontrolowania ciśnienia w oponach. I muszę się wam przyznać, że ja też dawno nie sprawdzałem tego ciśnienia. I będę musiał to zrobić w najbliższym czasie. Żebym też tak nie stał na połoczu i nie naprawiał koła. A co gorsza, jeszcze w takim miejscu, jakby mi to strzeliło. To już kaplica. Jeden pas zamknięty i korek uciułany do ósemki albo dalej nawet. Pojadę sobie zatankuję i może jak się uda, to jeszcze myjnię ogarnę. Ogarnę myjnię, żeby ten zestaw jakkolwiek wyglądał. No bo po tej szwedzkiej przygodzie, że tak powiem, też się trochę mu należy. Wiadomo, jak jest, trochę tych kilometrów było zrobione. W tamtej trasie nie pamiętam, czy właśnie myłem, czy nie myłem. No ale trzeba, nie? Trochę deszcz pada i trochę jest marnie. No ale wypadałoby, bo później nie będzie gdzie chociaż spłukać go z takiego najgorszego brudu, żeby jakkolwiek się w mieciu prezentował. W ogóle jaka marna prędkość tu na tej A4, 80, 75, co to ma być? Na zewnątrz, gdyby nie te latarnie, to już kompletna ciemność. Nic dziwnego, 20:26, a ja zjeżdżam tankować. Tankować dieselka. No i dobra, jestem w kolejce już oczekującej do tankowania. Są przede mną dwie ciężarówki. W międzyczasie pójdę sobie jeszcze euro wymienię. Opuszczam stację benzynową. Godzina czasu pracy została. Godzina i minuta. Czuję, że robię duży błąd wyjeżdżając z Polski. Ale co? Kto nie ryzykuje, ten nie ma przekroczonego tachografu. Tak, Adrian? Wszystko by się powoli zgadzało. Jeśli chodzi o cenę paliwa, to była 7,09 na dzień 5 kwietnia. Ale najlepsze to, co mnie rozwaliło, to cena kartuszy do kuchenki. Ja się chyba naprawdę przestawię na butle. Bo to się przestaje robić opłacalne. Już wam mówię dlaczego. 54 zł zapłaciłem za 4 kartusze. 4 kartusze za 54 zł, gdzie normalna cena, tam gdzie ja zawsze kupowałem w Warszawie, to była 4 zł za sztukę. 4 zł za sztukę. Rozumiecie to? Jest kolosalna przepaść. Przez 110 km. Przepaść cenowa i to już się po prostu nie robi w ogóle opłacalne, bo wcześniej faktycznie butla. Ona, butla była zawsze opłacalna, w sensie bardziej oszczędna niż te kartusze i kuchenka, ale nie było tak drastycznie, nie? No tam wiecie, różnica była kilku złotych. Wiadomo, że jak tam miałem wybierać między butlą wielką, która zajmuje mnóstwo miejsca, a walizeczką, malutką kuchenką i kilkoma kartridżami, no to wybierałem te kartridże, nie? Tą kuchenkę. Ale naprawdę teraz, no przesadzili, nie? Przesadzili to grubo. Przed sobą mam pierwszy parking. Dzik. I tak w ramach tego, żebyśmy sprawdzili, jak to wygląda, jak będzie dzisiejsze parkowanie wyglądało. Wiem, że jest ciemno i nic nie widzicie, ale chociaż postaram się wam tutaj trochę zobrazować to, jak będą trwały dzisiaj moje poszukiwania miejsca. To jest zwykły dzik, słuchajcie. Zwykły dzik, który nie ma nic. A nie, jest toaleta, ale wiecie, jak to jest z tą toaletą. Aha, tutaj stają już i na osobówkach i kombinują jak mogą. Coś pięknego, proszę państwa, coś pięknego. Przed sobą mam kolejny parking. Zjeżdżam, aby sprawdzić, czy znajdę na nim miejsce. No po oznaczeniach widzę, że jest to typowy dzik. Teraz pytanie, czy będzie dla mnie jakieś skromne miejsce. Jak widzicie, na wjeździe już tutaj ciężarówki stoją.
koledzy już poparkowali. Nie wiem, na ile to widać. Mam nadzieję, że chociaż trochę. Po 100 metrach, lekko w prawo, A4. No nie ma nic. No nie ma kompletnie miejsc. Tutaj na osobówki. Nie, no nie będę się tak wciskał, nie ma takiej opcji nawet. Przede mną jest kolejny parking, ale nawet na niego nie zjeżdżam, bo to jest jakiś maluszek. I zobaczcie, że z daleka widać, co się święci, nie? Jest zapchany totalnie. W ramach nielotnego żartu sprawdzimy stan załadowania parkingu i to nie będzie dzik. Będzie to normalna stacja benzynowa z podobno normalnym parkingiem. Oczywiście niepłatnym, więc tu się może okazać różnie. No na pewno, żebym zaparkował. Jest do przodu, A4. Zobacz, co się dzieje. Przed dystrybutorami. Nastawiane. Ciekawe, czy tu gabaryt nie będzie przychodził. Ale jest jazda. Ale jest jazda. No nie ma szans nawet, kurde. Ten jak zaparkował, zobaczcie. Dobrze. A ja jeszcze mam tylko 15 minut jazdy. Super, nie? Zadowolony? Zadowolony, panie. 50 metrów, skręć w lewo. No zobaczcie, ten to ma skręt na osie. Skręć w lewo. Fajnie, fajnie, ten to ma tutaj elegancko. O, ten kolega się tankował obok mnie. Poszli na chuj. Nieźle kogoś pogniotło. Przed sobą mam kolejny parking. No i standardowo sprawdzamy, co na tym parkingu piszczy albo i nie piszczy. Widzę, że ktoś przede mną zjechał. No i oby dla nas dwóch było miejsce. Byłoby najfajniej. No, na pewno. Właśnie w tym momencie przekraczam czas pracy. Od tego momentu, a do Hofa, na którym wyznaczyłem, znaczy do Hofa, do którego wyznaczyłem sobie nawigację, Google, jest 35 km. Lekko w prawo, A4. Zjeżdżam jeszcze na małego takiego Hofa. On tam ma chyba 15 miejsc. 15 miejsc parkingowych i sprawdzę, czy tam się uda na nim zaparkować. A jak nie, to lecę dalej do mojego Hofa, na którego sobie znaczyłem cel 19 km. Fajnie byłoby tutaj stanąć, ale czy to się uda? Kto wie. Nie sądzę, żeby się to udało, bo już widzę, że jest tragedia. Jak mam być tak zupełnie szczery. O kurde, tutaj nie ma przejazdu. Ach, dobra, cofamy. Nie ma miejsca, trzeba wyjeżdżać i jechać na kolejny parking. Coś czuję, że to dzisiaj będzie ostra zabawa. Jest kilka ciężarówek, co szuka parkingu. Kilkaset ciężarówek, co szuka parkingu. I nie będzie to takie do końca proste. Nie jest w ogóle powiedziane, że na Hofie, na którego sobie wyznaczyłem nawigację, będzie jakiekolwiek miejsce. Tutaj za 500 metrów, w sumie to już trochę mniej, jest parking. Nawet na niego nie zjeżdżam. Z daleka widzę, co się dzieje. Jest Pekin taki, że szkoda gadać. Jedziemy na ten parking, który sobie wyznaczyłem. Już nie tracę czasu na przejazdy po tych parkingach tutaj, bo
tylko tracę czas, a nie ma to kompletnie sensu. Sprawdzamy to rozwiązanie, czyli Autohof, czy będą miejsca. Podobno w aplikacji 70 miejsc ogólnie tu na parkingu, w czym czy chociaż jedno wolne będzie. Tu brak wolnych miejsc. 15 euro parking. Dobra, tu jakieś miejsca chyba za dupami są. Tak, tu się można za dupami ustawić. No i tak właśnie zrobimy. Stanę za dupami. Jakby to nazwać, nie mam innego wyjścia. Dzień dobry Państwu, kolejnego dnia. Pauza to już prawie przeszłość, bo się powoli kończy. Będzie trzeba wyjeżdżać z tego cudownego parkingu za dupami. Koszt takiego parkingu to 15 euro, czego 6 euro można wykorzystać w bistro. Na przykład na kawę i dwa takie rogale. To jest właśnie równo 6 euro. Pogoda na zewnątrz no, po prostu nie ułatwia nagrywania. Chciałem wam wyjść pokazać ten parking, ale leje i szczerze powiedziawszy tylko doleciałem do stacji, wróciłem i zmokłem. Także rezygnuję z latania po parkingu. No cóż, może innym razem. Tutaj dziewiąteczka się wykręciła. No i co, powoli zaczynam dzień pracy. Dodam jeszcze tylko wam, że jakbyście tutaj kiedyś przyjechali i stali na tym parkingu, no to płatność za parking nie oznacza płatności za prysznic i nie oznacza płatności za toaletę. Za te dwie rzeczy trzeba sobie dopłacić. Za prysznic się dodatkowo ekstra płaci. No i toaleta to standardowo też. Oczywistą sprawą, że krajem rozpoczęcia mogą być Niemcy. 6 kwietnia. Zaczynamy pracę. Kierunek Paryż. Na pewno będę stał gdzieś przed Paryżem, ale jednak w stronę Paryża trzeba cisnąć. No i tak się właśnie to będzie działo. Jak na złość przestaje trochę padać, mógłbym wam coś pokazać, ale trzeba już wyjeżdżać. Parking jak parking. Co tu pokazywać? W środku miasta zresztą. No, w środku miasta. Taka sytuacja. Jestem już, słuchajcie, 2 godziny w drodze. 162 km mam prosto jeszcze tą czwórką. 862 km do celu. I tak się turlam. Powiem wam, że ruch jest bardzo duży. Mnóstwo ciężarówek jedzie. No i niestety nie podgonię, że tak powiem. Bardzo dużo zakazów wyprzedzania. Trzeba na wszystko uważać. Także staram się, że tak powiem, jechać rozsądnie. No i plan, jeśli chodzi o tą drogę, no to myślę, że 2 razy po 4,5 i to na dzisiaj by było finito, żeby nie robić kolejnej 45 pauzy i iść na dychę, to nie chciałbym tracić tego czasu, tych 45 minut, po prostu wcześniej skończyć pauzę, tam nie wiem, 9 i jechać na rozładunek. Myślę, że taki plan powinien być w miarę ok. Mieczysław pod te górki wymięka, niestety. Coraz bliżej Francji. Zmieniłem właśnie niedawno drogę z numeru 4 na numer 5. W międzyczasie jeszcze było chwila numer 7, ale jesteśmy już na piąteczce. 56 km prosto, chociaż Google mówi 145 km prosto. Tam w okolicy Frankfurtu nad Menem granica niemiecko-francuska będzie grana. Tak to się mniej więcej klaruje. A tutaj właśnie komunikat 4.15 wyjechane. Dosłownie za kilka kilometrów mam parking. No w sumie za 1000 metrów mam parking, za kilka kilometrów jest parking. Zjeżdżam na niego, pauzuję się i co? Po pauzie jazda dalej. Ależ odcinek drogi wczorajszy i dzisiejszy odcinek, który oglądacie, to sprawdzanie parkingów. To i teraz wam pokażę, jak będzie wyglądał stan załadowania tego parkingu. Oj, Mieczysław, ma bardzo ciężko. Bardzo ciężko, bo te góreczki tutaj. Jak widzicie, kilka rajek jest. Jakaś wolna się znajdzie.
Są, dobra, parkujemy. 11 minut do końca jazdy i kręcimy pauzę. Zobaczcie, obok mnie stoi naczepa, która dostała lekkiego strzała ze szkłem. Ciekawe, co tutaj się wydarzyło. Dziwna sprawa. Tutaj z tego parkingu jest normalnie wyjście. Można sobie wyjść na spacer, przejść nawet pod autostradą na drugą stronę. Tam nawet jakiś bardzo fajny widok się klaruje. Nie wiem, nigdy tutaj, że tak powiem, nie stawałem na pauzę, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć, co tam można zobaczyć. No ale jest wyjście, można gdzieś tam się przejść, pospacerować, nabić trochę kroków. Fajnie, spoko, podoba mi się. Podoba mi się. Ja też kilka kroków zrobię, żeby się porozruszać, a nie tylko siedzieć. No i co? Dalej jazda do Francji. Jest godzina 13:29, więc połowa dnia już minęła. No i trzeba myśleć o tym, żeby następne 4,5 godziny były jak najbardziej efektywne w kilometrach, obfite w kilometry. No i co? I żeby jak najbliżej stać rozładunku, żeby już jutro na jednym tachu dolecieć do miejsca rozładunku, do Paryża, na giełdę. Trzeba powoli opuszczać parking. Pauza się kończy. Ale nie lubię takich wyjazdów, gdy nie widzę, czy coś jedzie, czy nie. Udało się wyjechać. No i co, słuchajcie, 689 km do celu. Jest co robić, ale dzisiaj myślę, że aby zrobić te 370, 60 i będę zadowolony z rezultatu. Została mi godzina jazdy na dzisiaj. Mógłbym jeszcze, jak wiecie, jakbym zrobił tą 45, mógłbym jeszcze tam trochę pojechać, ale plan był taki, żeby zrobić dwa razy po 4,5 i sobie darować. O, mam drogowskaz, Paryż, 414 km. Jest co robić. Do miejsca docelowego pokazuje 420. Ta różnica, to można powiedzieć, że od wjazdu w Paryż cały ring paryżański do... Znaczy cała ta różnica to jest droga po ringu do samej giełdy. No i będziemy ją robić o poranku, zobaczymy, co to będzie. Zresztą 17:32, nawet jakbym pojechał równą, bo teraz równa godzina na tacho, jakbym pojechał nawet tą równą godzinę i stanął tak na 00, to zahaczę, że tak powiem, jeszcze o mocny poranek, mocny poranek. I granica niemiecko-francuska, wjeżdżam właśnie do Francji. I tak to tutaj wygląda. Parking gdzieś na granicy. Coś takiego. I znak Francja. Właśnie chwilę temu przejechałem przez bramki. Za bramkami był parking typu dzik. Taki kompletny dzik, dzikus przy samych bramkach. Bez toalet, bez niczego. Nie zjechałem na niego. Były dwa wolne miejsca, a ja mam jeszcze 25 minut jazdy, no i zobaczę, może gdzieś tam jeszcze po drodze mi się uda cokolwiek odkopać. O, właśnie tu jakiś znak za 1000 metrów, parking z pompą Shell, KFC. O, może tutaj sprawdzimy, co się święci. Akurat, może znajdę miejsce na dzisiejszą nockę. Kojarzę ten parking, to jest taki bardzo mały parking z możliwością przejazdu na tamtą stronę. Na tamtej stronie już nie ma miejsca, gdzie stanąć, a tu jest po prostu kilka rajek. 7, 8, coś takiego. Zaraz zobaczymy, czy będą miejsca. Nawet tam nie... Chociaż może tam bym przejechał, zobaczył, co tam się święci. Wydaje mi się, że strata czasu, tylko przejeżdżanie tam. Ale zobaczymy. No bo dalej chyba też za bardzo z miejscem, to tak, wiecie, krucho. Lekko w prawo, następnie lekko w lewo. Dobra, przejadę, zobaczymy.
czy tam znajdę miejsce. Dobra, patrzymy. Widzę, że tam jest jedna wolna rajka. Może tam uda mi się. Tutaj można by było stać za dupami. Chyba. Dobra, tu widzę, że chce gościu zaparkować. Chce, nie chce. O co tu chodzi? Dobra, tutaj widzę, że gościu parkuje. Teraz zrobię tu łuk, bo może być też wolna rajka. No i też jest wolna rajka. Dobra, parkuję tutaj. I dzień dobry wszystkim, kolejnego dnia pracy. Właśnie doszła dziewiątka. Jest chwilę po dziewiątce. I powoli trzeba brać się do roboty. Jeśli chodzi o wczorajszy plan. Plan do lecenia tak, żeby zostało czasu na jedno tacho do rozładunku. No, powiem wam tak szczerze, jest słabo. Jest słabo, zaraz jak tutaj nawigacja się uruchomi, to powiem wam dokładnie co jest, 5. No ale będzie 45 po drodze, nawet tam już uzgodniłem to ze spedycją, że tak będzie. Tak, 369 km do miejsca docelowego. 800 metrach, jedź do przodu, następnie lekko w prawo. 369 km do miejsca docelowego. Przybędziesz do celu 13:17. Tak, i to raczej nie umożliwia mi drogi na jedno tacho, ale dalej po prostu nie miałbym parkingu. Wczoraj jak zaparkowałem już na tym parkingu, to muszę być z wami szczery, wszystko na biegu, jeść na biegu, kąpanie na biegu, żeby te 9 godzin w miarę wykorzystać na odpoczynek, bo wiedziałem, że będę startował po trzeciej. No nie chciałem zaspać, nie? Miałem się do was odpalić już jak będzie widno, no ale na zewnątrz jeszcze jest ciemnica, właśnie pauza się kręci. Muszę zrobić tą pauzę, żeby na spokojnie wjechać w Paryż i paryżańskie drogi, na tą całą giełdę. Trochę się cieszę, że będę później niż planowany rozładunek, dlatego że może już trochę będzie mniejszy ruch. Niech się tam ludzie porobią sobie dostawy, podbierają towar, a ja przyjadę już po robocie i rozładuję towar. Taki jest plan. Nawet jest jeszcze plan na załadunek, ale spokojnie, po kolei. 42 minuty pauzy i zobaczcie, jaka zmiana. Dosłownie chwila i dzień wstał do życia. Może to za sprawą tej marnej pogody, którą widzicie za oknem, jest jak jest. Dosyć długo się rozwidniało. 7:28 na zegarku. No i dobra, dzień wstał do życia. Szkoda, że taki marny. Zobaczymy, co pokaże giełda Paryż. 45 wykręcona. Dzisiaj jest pośpiech totalny, także nie ma czasu na opierdzielanie się. Wyjeżdżam. Pokażę wam tutaj też parking. Chciałem powiedzieć Paryż. Pokażę wam też tutaj ten parking. Jak się z niego wyjeżdża. No i jak on tam mniej więcej wygląda, tak żebyście też mieli jakiś tam pogląd. Ale pogoda, zobaczcie, na zewnątrz jest po prostu... A ten co? No nie żartujcie, że on tutaj stoi. Skręć w lewo, to 4. Przy tych wysokich krawężnikach? Jak ja tu wyjadę? Ale klient. Dobra, udało się go minąć. Musiałem to zrobić bez kamery, bo... ze kamerą, więc wiecie, trochę mniejsze skupienia tutaj do tego przyjazdu. Skupienie jest bardzo, bardzo ważne. Jak jest ciasno, no nie powinien tam stać w ogóle, że tak zaryzykował. Wielu jakby tam większego łuku nie wzięło, to podejrzewam, by tam nie przejechało i by był problem. Kolega problem, proszę się przestawić. Wiecie jak jest, no nie? Czasu dzisiaj jazdy z parkingu po pauzie nocnej, po dziewiątce, było tyle, że w dobrych wiatrach udałoby się dolecieć do miejsca docelowego. Uważam, że przy dobrych wiatrach udałoby się. Lecz nie w Paryżu. Nigdy, nigdy w Paryżu, nigdy nie bierzcie tego pod uwagę. Mniej więcej dlatego. Słuchajcie, 25 minut korka przede mną w tym miejscu. Później też jakieś tam korki jeszcze się pokazują. Więc co tu dużo mówić. Dobrze, że ta pauza 45 jeszcze była i z pełnym czasem gdzieś tam sobie pomykam. Jestem już w środku, mam nadzieję, że poznajecie miejsce. Byliśmy tutaj już ostatnim razem, teraz kolejny raz. No i co, szukam mojej
firmy rozładunku mniej więcej wiem, gdzie ona jest i zobaczymy, co z tego wyniknie. Powiem wam, że tutaj wjazd też jest przekichany, dlatego że macie możliwość płacenia kartą Visa, ewentualnie DKV, Shell i tak dalej. Żadna z tych kart nie działa, po prostu. Zjedź. Następnie skręć w prawo na rondzie i po prostu żadna z tych kart nie działa. I jak to mówią, kombinuj, nie? Że pokażę wam przykład tego, jak wygląda tutaj ruch. Zobaczcie, tutaj gościu jedzie ze mną w tą stronę. Tam sobie już gościu przyjechał z drugiej strony. Tutaj jest droga jednokierunkowa. Tylko możecie tą drogą jechać w tamtą stronę. Nawet są strzałki na drodze. Mało tego, tych wózków, co tutaj widzicie, takich gości jest mnóstwo. A tu gość sobie przyjechał, stanął na środku, zablokował dwa pasy. No i zadowolony właśnie rozładowuje jakieś wózki do przewozu, po prostu jakichś skrzynek, czegoś, jakiegoś innego dziadostwa. Taki jest tutaj, taka jest tutaj fajna zabawa, nie? Melduję się pod rampą, słuchajcie, właśnie zaparkowałem pod Bejem i mam dla was, słuchajcie, taką małą poradę, jak będziecie przyjeżdżać na giełdę. To się nazywa miejsce Rungis, tak się tu pisze, nie wiem, jak się to dokładnie wymawia po francusku, ja tam francuskiego nie znam, ale Rungis, giełda, ogólnie Paryż, to przeżegnajcie się 14 razy, módlcie się, żebyście tutaj nie mieli w ogóle ruchu, bo jak będziecie go po prostu mieli, to macie macie problem, nie? Ja wam postaram się narysować analogię, jak to tutaj właśnie wygląda. Dla przykładu podam tą firmę, która jest przede mną. I teraz, żeby podjechać pod rampę tam, przykładowo jest pełen ruch, stoją tam ciężarówki. Jak ja przyjechałem, to tu akurat stała ciężarówka z Turcji pod tą rampą. No i teraz co zrobić, żeby się rozładować? Nie wiadomo, musicie się gdzieś zgłosić, żeby ktoś wam powiedział, co macie, pod którą macie się rampę podstawić, pod które miejsce, tak jakby, no nie? Jeśli jest oczywiście wolne. No to więc stajecie sobie, no bo nie ma tu parkingu, nie macie gdzie zaparkować, no to jest po prostu ulica i po lewej i prawej stronie są firmy. No i teraz stajecie sobie, załóżmy, tak, żeby po prostu był jakikolwiek przejazd, tak? No wiadomo, że coś i tak zablokujecie, tak? Tych, co stoją pod rampą zazwyczaj. No i teraz, jak wy wysiądziecie z samochodu i ktoś będzie chciał odjechać, to on nie poczeka, aż ty wrócisz, bo widział, że przykładowo poszedłeś z dokumentami, tylko będzie trąbił. I to nie tak, że trąbnie raz i poczeka. Nie, on będzie trzymał klakson, on może na nim usiąść i tak będzie siedział, aż wrócisz i będzie się na ciebie dar, że ty tam stoisz. Wyobraźcie sobie, że w międzyczasie przyjechała druga ciężarówka i stanęła też obok i zablokowała całkowicie ruch, bo on ma w dupie. W dupie to, że już ktoś stanął, tylko on też ma dostawę i on stoi i zablokował wszystko. Teraz ci przyjemniarcy, co jeżdżą tymi wózkami, będą chodzić i walić w drzwi do każdego, żeby to się jakoś rozlokowało i szukać problemu. Naprawdę, tu jest taki cyrk, nie? Zobaczcie tam, co się dzieje. Tam już gość podjeżdża pod rampę, też nie może podjechać, bo oczywiście z tyłu już mu podjechali tak blisko, że on nie może cofnąć w tą rampę, bo po prostu oni tak mają, co nie? Teraz się tworzy korek, za chwilę będą trąbić. Zobaczcie, tutaj Volvo stoi już w drugą stronę, czyli on przyjechał pod prąd. No, kompletnie wiecie tam, co on przyjechał pod prąd. On to ma gdzieś, to tam wiecie, no tutaj, że jest jednokierunkowa droga, no i co z tego? Po prostu, chcę i parkuję. Także tak to wygląda. I teraz wrócę jeszcze do tematu tej firmy przykładowo. Nie? No, chcecie tutaj pod nią podjechać. Dobra, zrobiło się miejsce pod rampą. No i teraz cofacie, próbujecie cofnąć. Oczywiście ciężko, nie? No bo każdy, wiecie, staje za tobą. Nikt ci nie wyjdzie, nie pomoże, nie pokaże, że ty możesz cofnąć, czy cokolwiek, tylko trąbi na ciebie. Trąbi, żeby było głośno, żeby po prostu cokolwiek się działo. Trąbi, trąbi i jeszcze raz trąbi. I każdy, nie to, że tam jeden się idiota trafi, tylko każdy. Po prostu każdy trąbi ile może, nie? No i teraz wkurzasz się, bo nie możesz podjechać. I tutaj, wiecie, przyjeżdżasz tak, jak chcesz legalnie i normalnie to zrobić, no to przyjeżdżasz z tamtej strony tutaj. No i cofasz oczywiście na prawe lustro, no i wiecie, no to też nie jest problem, tak? To, że tam ciasno jest i tam jest tyle miejsca, że nie da się przejść do końca naczepy po prawej stronie między naczepami, bo tam musicie po prostu dojechać na styk i jakby tutaj coś stało pod tą rampą, to również jest oczywiście problem. Tutaj gość z osobówki, słuchajcie numeru, przyjechałem, to jest gość, który właśnie zdejmuje towar i dał mi kluczyki, nie? Jak chcesz podjechać pod tamtą rampą, to sobie przestaw mój samochód. To jest dopiero cyrk, no nie? No i co? No tak to tutaj wygląda, giełda Paryż. Nie ma zasad ruchu drogowego. Tam, zobaczcie, nadal trwa przepychanka, a już się przepchnęli? No, chyba tak, chyba się przepchnęli.
Chociaż nie, coś tam widzę, że jeszcze mu podjeżdża. Zobaczcie, nie wyjdzie, nie pomoże, tylko będzie mu tak, wiecie, cały czas tam podjeżdżał, żeby miał jak najgorzej podjechać, nie? Mi tak robili, mi stanęli tutaj z tyłu i nie, co ty, nie cofnie, po prostu nie ma szans. Tych wózków widłowych, tych takich wózków, którzy przewożą, po prostu oni się pchają, bo oni mają wszędzie pierwszeństwo. To jest ogólnie strefa taka ruchu. No i tutaj wszyscy mają pierwszeństwo. Tutaj nieważne, nie? Tam kto przyjedzie, to ma pierwszeństwo i tyle. Tak to tu wygląda, nie? Dobra, nie dokręcam się dalej, bo już nie ma sensu się tutaj denerwować. Ważne, że jestem pod rampą, rozładunek już trwa. Naprawdę, nie życzę nikomu tutaj przyjeżdżać. Ta giełda paryska jest naprawdę niesamowicie niepotrzebna nikomu. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że dużo bardziej pozytywnym odcinku. Cześć!